Hej, cześć, witajcie z tej strony Rubinek, a dzisiaj 4 maja pora na omówienie i recenzję niedawno zakończonego serialu, jakim jest oczywiście The Bad Batch. Omówię sobie, co myślę o każdym sezonie, o głównych bohaterach i sobie to jakoś wszystko podsumujemy w jedną spójną całość. Zapraszam was wszystkich do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, chciałem was zaprosić wszystkich na mój nowo stworzony serwer Discord dotyczącej tematyki oczywiście Gwiezdnych Wojen. 4 maj to idealna okazja na otwarcie tego serwera, więc jeśli chciałbyś poznać nowych ludzi, to zapraszam. Miejsce się u nas zawsze znajdzie, a nie przedłużając już, lecimy z materiałem. Zaczniemy sobie od sezonu pierwszego. Pierwszy odcinek był genialny i jest jednym z najlepszych wprowadzeń do serialu, jakie widziałem. Naprawdę oglądało mi się go bardzo przyjemnie i myślałem sobie, że jeżeli serial utrzyma poziom tego pierwszego odcinka, to będzie genialnie. Relacje między bohaterami są świetne i da się utożsamiać z każdym z nich. Mamy takiego Huntera jako takiego głównego protagonistę serialu, który już od początku kieruje się zdrowym rozsądkiem, a nie bezmyślnymi rozkazami. Scena, w której próbował przekonać Kanana do siebie, była bardzo fajna i jego postać od razu mnie do siebie przekonała. Uważam, że Hunter jest bardzo niedocenianą postacią w tym serialu, a jest naprawdę spoko. Podoba mi się to, jakie ma realistyczne podejście do życia, bo on już od razu po poznaniu Omegi wiedział, że jedyne czego pragnie to zwykłe i szczęśliwe życie, mieszkając gdzieś z rodziną z dala od wojen i krwawych walk. I Hunter doskonale wie, że nie da rady powstrzymać Imperium i woli się trzymać po prostu od tego z daleka. Jego napięta relacja z Crosshairem jest świetnie poprowadzona. Crosshair ogólnie już na etapie zimnokrwistego snajpera wypełniającego rozkazy mi bardzo zaimponował i mimo, że jego postać w tym sezonie nie było zbytnio za dużo, to jednak śmiało możemy się zgodzić wszyscy, że jest on genialny, a decyzja, w której stwierdził, że nawet bez chipu inhibicyjnego dalej pozostanie z Imperium, jest najlepszą decyzją w tym serialu, która ma swoje konsekwencje do samego końca. Kolejna postać, którą również bardzo tu polubiłem, jest Wrecker, którego wątek z chipem inhibicyjnym był genialny, a scena, w której powala całą drużynę i jest wzięta jak z jakiegoś horroru, był moim zdaniem wyśmienity. Wrecker ogólnie również jest niedocenianą postacią, która podtrzymuje emocjonalne więzi między całą ekipą. Jego lojalność Hunterowi, napięta relacja z Crosshairem, urocza relacja z Omegą, w której to on sprawił, że Omega poczuła się komfortowo w oddziale, oraz dogryzanie Techowi czy Echo, to wszystko fajnie się prezentuje. Echo i Tech z kolei, mimo że nie zrobili w tym sezonie za dużo, to również są pięknym duetem. Bardzo przyjemnie mi się oglądało wszystkie konwersacje tej dwójki. Oni są takimi pomocnikami nieco odstającymi od drużyny, ale za to bardzo lojalnymi. No i Omega, którą w tym sezonie była mi całkowicie obojętna. Podoba mi się to, jak twórcy zaprezentowali ją jako małą dziewczynkę poznającą galaktykę, jednakże no wiele razy była utrudnieniem dla grupy. Oczywiście taka sytuacja musiała się wydarzyć, byśmy potem mogli być pod wrażeniem, jak to ona bardzo się zmieniła, jednak no wiadomo, że częste głupotki będą irytować. Jeśli chodzi o wady tego sezonu, no to wiadomo, że będą to takie luźniejsze odcinki, które całościowo, oglądając ten sezon, może nie przeszkadzają za bardzo, ale gdy się czekało tydzień na kolejny odcinek, gdzie widzieliśmy kolejną jakąś misję poboczną, no jednak to czasami mnie irytowało. Odcinki nie były jakieś tragiczne, ale wiele z nich jest po prostu okej. Można sobie obejrzeć do jakiegoś śniadanka, obiadku czy kolacji, ale no, z kolei odcinek z pajkami oraz odcinek z siostrami Martes są moim zdaniem najgorsze w tym serialu, bo są po prostu nudne i irytujące. Sezon jednak wiele razy wynagradzał luźniejsze odcinki pełną bombą w postaci oczywiście wspomnianego już pierwszego odcinka, wątku z chipami, gdzie zobaczyliśmy ponownie kapitana Rexa, który jest świetnym jakby dodatkiem tego serialu, odcinka, gdzie
Crosshair ponownie spotkał się z naszą drużyną, który zakończył się świetnym pojedynkiem między Hunterem a Cad Bane'em. W ogóle gdy Crosshair się pojawia, to już od razu wiesz, że odcinek będzie lepszy. I tak to działało. Mieliśmy też fajny wątek Ryloth, w którym to mieliśmy piękną przemowę Hauzera, który przekonał do siebie większość publiki, no i ostatnie trzy odcinki. Odcinek z Gregorem był moim zdaniem najlepszy z tego sezonu. Pełna i dynamiczna akcja, w której bohaterowie robią to, w czym są najlepsi, czyli infiltrują, zgarniają, ratują osobę, jaką mieli ratować, uciekają, no tylko że tym razem Hunter został porwany. Odcinek, w którym zniszczono Kamino, również jest przepiękny, no i finał, który jest bardzo niedoceniany. Bo widzicie, finał nie miał może jakiejś wielkiej bomby, w której mieliśmy nie wiadomo jaką akcję, ale ostatni odcinek służył przede wszystkim rozwoju każdej postaci, gdzie każdy powie co myśli, co ostatecznie prowadzi do takiego ala pogodzenia się z tym, że Crosshair nie wraca do oddziału. Wielka szkoda, że jest to ostatni odcinek, w którym cała szóstka była razem w składzie, co budzi tragedię tej przygody. Sezon oceniam na bardzo pozytywny. Moim zdaniem jest to najlepszy pierwszy sezon, jeśli mamy porównać ten z pierwszym sezonem Wojen Klonów i Rebeliantów. Nie wybaczę im jednak jednego, mianowicie chyba każdy by chciał zobaczyć chociaż jakąś bitwę na Kamino, jakby Bad Batch jeszcze wcześniej chociaż stoczyli walkę z jakimiś szturmowcami, to byłoby lepiej. Ale no cóż, sezon oceniam pozytywnie. Co do drugiego sezonu, jest to przede wszystkim najbardziej nierówny sezon z całego serialu. No bo z jednej strony mieliśmy na przykład genialny odcinek z Crosshairem, a na przykład taki tydzień później dostajemy odcinek z poszukiwaniem skarbów, który również trafia do mojej listy najgorszych odcinków tego serialu. Jednak z czym możemy się na pewno wszyscy zgodzić, to to, że Crosshair jest zarąbisty. Jego dwa solowe odcinki to istne kino, a jego ponowne spotkanie z komandorem Kodim, którego tak bardzo fani chcieli zobaczyć po tylu latach, był przepiękny. Crosshair, będąc samotnym klonem, stopniowo zaczyna kwestionować służbę w Imperium, a szczególnie po dezercji Kodiego, w których to jego ostatnie słowa zapadły mi bardzo mocno w pamięć. Wielka szkoda, że postaci Kodiego nie pociągnięto na więcej odcinków, zresztą w ogóle tego nie poruszano dalej, ale do tego co przejdziemy później. Z kolei odcinek The Outpost to już jest inny wymiar zajebistości. Jeden ten odcinek moim zdaniem przebija całkowicie całe Mandoversum na wylot. Jest to genialny, smutny, wręcz tragiczny odcinek, będącą zdecydowanie perełką tego serialu. Od tamtej pory Crosshair stał się moją ulubioną postacią, z którą w realnym życiu się bardzo utożsamiam, gdyż po prostu jego samotność na mnie jakoś wpłynęła. Jego przemiana względem jego niechęci co do standardowych klonów, a tym co ujrzeliśmy w tym sezonie, jest fenomenalna. Nasz snajper, mimo tego, że wystąpił tylko w czterech odcinkach tego sezonu, z czego w jednym był nieprzytomny, zdecydowanie skradł z serce każdego widza oglądającego The Bad Batch. Warto tu jeszcze wspomnieć o postaci Maydaya, który jest idealnym pokazaniem tego, kim by stał się Crosshair, gdyby dalej wypełniał posłusznie rozkazy. Imperium też by go zapewne wyrzuciło na zbity pysk na jakimś odludziu. Kolejną postacią, która również na mnie mocno wpłynęła, był oczywiście Tech. Nasz mózgowiec dostał w tym sezonie naprawdę ogromnego rozwoju postaci. Ratowanie Echo i Omegi na Serenno, wyścig, filtrowanie z piratką i przede wszystkim rozmowa jego i Omegi w jaskini wpłynęła na jego postać, z którą można również jak najbardziej się utożsamiać. Odcinek w jaskini jest chyba najbardziej niedocenianym odcinkiem tego serialu. Widziałem wiele hejtu na to, że to jest filler, że jest nudny, bla bla bla, ale nie, to absolutnie nie jest filler. Rozwój postaci to nie jest zabychacz. Konflikt drużyny z Techem mocno rozwija jego postać, a gdy mówi o Medze o tym, że może inaczej on interpretować pewne zachowania, ale to wcale nie znaczy, że jest bezuczuciowy, jest piękną sceną.
Oglądając jego poświęcenie w finale tego sezonu, które porusza za serce, tym bardziej widząc, jak inne postacie reagują na jego śmierć. Omega się tego mocno wypierała, Wrecker szlochający i patrzący ciągle w dół, Echo, który nie ma już swojego kompana i przyjaciela na siedzeniu drugiego pilota i po prostu ma jakąś depresję, no i zdołowanie Huntera patrzącego na rozbite okulary Techa mówią wszystko. W ogóle finał moim zdaniem jest naprawdę bardzo genialny, genialnie poprowadzony. Wielki szacunek dla twórców, że ominęli schemat typu, że podpinają nadajnik do statku Hemlocka i ruszają na Tantis ratować Crosshaira, a zamiast tego dali naprawdę mroczny i tragiczny finał. Wiecie, najlepszy jest fakt, że w okolicy, gdy wychodził ten sezon, wyszedł również trzeci sezon Mandalorianina, ale mimo tego, że Bad Batch jest animacją skierowaną do głównie młodszych odbiorców, historia tam przedstawiona jest zdecydowanie bardziej dojrzała niż to, co nam Mandalorian wtedy przedstawił. Wracając jeszcze do postaci i ich wątków, pomówmy sobie jeszcze o naszym cyborgu, który również zyskał naprawdę spoko rozwój postaci. Od początku widząc Rexa, chciał do niego dołączyć i pomagać swoim braciom, ale nie mógł także opuścić swojej nowej rodziny, która go uratowała z tortur na Skako Minor, ale w końcu to zrobił. Decyzja, w której Echo dołącza do Rexa, była zaskakująca i wielka szkoda, że Echo nie dostał solowego odcinka w tej Rebelii Klonów. Naprawdę to mógłby być genialny odcinek, w którym Echo, tak jak Crosshair, ma jakieś rozterki i tęskni za swoją rodziną. Mógłby także porozmawiać z takim Rexem o Fife'ie, o tym jak zmarł i tak dalej. Twórcy moim zdaniem po prostu tu zmarnowali okazję na świetny odcinek, który byłby dużo lepszą historią niż jakieś poszukiwanie skarbów czy zaginiony statek. I tak dalej będę wypominać, że Echo to zmarnowana postać. W ogóle nie wspomniałem o dwóch odcinkach z Rio Chuchi i Konspiracją Klonów, które wręcz kocham. Odcinki miały świetny klimacik, a sama senatorka stała się bardzo fajną, miłą i pogodną postacią walcząca o dobra żołnierzy klonów, którzy traktowani są jak śmieci. Dobrze wiedzieć, że jakaś postać jednak stoi w ich obronie. Te odcinki są również w topce moich ulubionych odcinków tego serialu. No i sam wątek Tantis, który mnie zszokował. Dlaczego? Mianowicie byłem pewien, że w tym sezonie nie zobaczymy już tego wątku i że czekają z tym na następne sezony. W ogóle myślałem, że sezonów będzie więcej i że ten sezon ma opowiadać, jak cała ekipa się jednoczy w jedną całość i dołącza do Rebelii Klonów. Ale mimo wszystko uważam wątek Tantis za również genialny. Odcinek z Bestią Zillą, a raczej z jej klonem, który po 10 latach w końcu dowiadujemy się, co z tym stało się dalej. Jakieś klony łowcy, to wszystko miało bardzo fajną obudowę owianą tajemnicą. A Hemlock w jednym odcinku stał się o wiele lepszym złolem niż Rampart był przez 2 sezony. A jeśli chodzi o wady, no to jak mówiłem, jednak ta nierówność w postaci odcinków filerowych, gdzie jak się czekało co tydzień na odcinek, to naprawdę bardzo irytowało. Wiecie, nie mam nic do wypełniaczy, uważam, że urozmaicają historię, ale uważam, że powinni w tym wypadku tu lepiej rozegrać to. Jeszcze tak mówiąc na koniec, nie żebym się nad sobą jakoś użalał, ale kocham ten sezon również z tego powodu, że gdy wychodził, to miałem taki dosyć przygnębiający okres w życiu i oglądając te odcinki co tydzień, jakoś mi to pomogło i wypełniało u mnie tą taką pustkę. Sezon ostatecznie oceniam również bardzo pozytywnie. No i nadchodzi pora na omówienie finalnego sezonu Parszywej Zgrai, którego odcinki akurat omawiałem, więc mniej więcej możecie znać moje zdanie, jeśli je oglądaliście, ale jednak przejdźmy sobie od początku. Największym plusem jest chyba bez wątpienia relacja postaci Omegi i Crosshaira, którzy no są swego rodzaju przeciwieństwami. Omega będącą tą optymistyczną, pogodną dziewczynką, która zawsze ma dobre nastawienie,
która integruje się z Crosshairem, który początkowo w ogóle nie pałał do niej sympatią, patrzy na świat negatywnie, nie wierzy w piękno konwersacji. To naprawdę przyjemnie się oglądało. Fajnie widzieć, że mimo przeciwieństw ta dwójka się w końcu dogaduje i cieszy mnie fakt, że Crosshair do Omegi zmienił nastawienie i momentami jest nawet bardziej opiekuńczy, nadopiekuńczy od Huntera. W ogóle genialnie mi się oglądało ponowne spotkanie Crosshaira z resztą ekipy, gdzie taki Echo wybaczył mu od razu. Wrecker miał mieszane odczucia, a Hunter z kolei był bardzo niechętny do Crosshaira i był i wpadł w pewien mini konflikt. Miło widzieć, że panowie się dogadali ostatecznie. W końcu odcinek The Return jest fajnym takim ostatecznym pogodzeniem się Crosshaira z jego przeszłością. A gdy założył ponownie swoją starą zbroję, to miałem uśmiech na twarzy i to wielki. Jestem również pod wielkim wrażeniem rozwoju postaci Omegi, która z małej, niewinnej, upierdliwej dziewczynki zdobyła doświadczenie i zyskała umiejętności od każdego z bohaterów. Wcale nie jest tak bezradna, jak to było na początku. Ogólnie uważam, że pierwsze 7 odcinków tego sezonu są genialne. Bardzo mi się je dobrze oglądało i byłem po prostu pod wielkim wrażeniem. Odcinek 8 i 9 z Fennec i Ventress, no z kolei, no nie ukrywam, tutaj poziom odcinków mocno spadł na takie standardowe odcinki, jakie byśmy widzieli w pierwszym sezonie. Nie były one jakieś potrzebne, szczególnie ten z Ventress, który no nie wyjaśnił po pierwsze, jak ona przeżyła i no była raczej tylko po to, żeby pokazać fanom, że taka postać istniała, no wiecie, no taki fanserwis po prostu typowy. Zamiast tych odcinków wolałbym zobaczyć, jak nasza ekipa w końcu współpracuje z Rexem i się włamują do jakichś tajnych baz imperialnych, szukając jakichś informacji o Tantis. Odcinek z Emery Carr był dosyć mocny jak na młodszych odbiorców. Postać Emery w ogóle bardzo polubiłem po tym odcinku i zrobiła na mnie duże wrażenie i cieszę się, że ona ostatecznie przeżyła wydarzenia z serialu. Odcinek 11, 12, 13 i 14, no to wiadomo, tu już mało jest miejsca na taki rozwój poszczególnych postaci, tu już jest pora na walkę i moim zdaniem dobrze to poprowadzono. No i finał, powiem wam, coraz bardziej zaczynam się do niego przyzwyczajać, mimo że zakończył się happy endem i nie ukrywam, uderzyłby moim zdaniem o wiele bardziej, gdyby choć jeden z głównych bohaterów, na przykład Wrecker, się poświęcił dla dobra sprawy, żeby po prostu wywołać jakąś większą bombę emocjonalną. Ale mimo wszystko podobało mi się. Epilog, w którym to Hunter żegna się ze swoją już dorosłą córką, mocno mnie wzrusza. Wiecie, taka przyprowadzka dziecka żegnającego się z rodziną jest po prostu bardzo emocjonalna. Jestem ostatecznie zadowolony z tego sezonu, jednak oczywiście nie obejdzie się tutaj bez wad. Mianowicie temat rebelii klonów, do którego sobie jeszcze zaraz przyjdziemy, ale wydawał się być jednym z głównych wątków tego serialu i dla mnie bez sensu, że Rex nie wbił z ekipą w finale, gdzie nasz kapitan mógłby zakończyć swoją walkę. Wiele wątków po prostu nie zostało dociągniętych, na przykład dezercja Wolfa, którego scena z Rexem, no mimo wszystko była świetna, ale sama postać Wolfa nie była w sumie w Bad Batch jakoś potrzebna, zamiast niego mogliby dać już tego Skorcza, to by sobie on coś tam chociaż porobił. Ale no powinni coś z tym zrobić. Była też nieobecność komandora Kodiego, który Such zaginął, ale to zaraz przyjdziemy. Ale przede wszystkim, co mnie najbardziej wnerwiało, to tak, zgadliście, postać Echo, a mianowicie, no kurde, ja wiem, że on jest szarakiem i że woli pomagać Rexowi w budowaniu tej rebelii, ale naprawdę, dlaczego jedna z głównych postaci występuje na tak krótko? Echo stał się poboczną postacią, aż
Szkoda, bo koleżka jest serio superklonem. Każde jego zdanie jest przepełnione inteligencją i racjonalnością. I moim zdaniem no nie byłoby problemu, gdyby po odcinkach, gdzie spotkali się ponownie z Rexem w trzecim sezonie, Echo jednak dalej działałby z Bad Batch, która w końcu jest jego nową rodziną. Mógłby to zrobić chociaż dla takiej Omegi. Uważam, że dużo lepiej by działał taki ósmy odcinek, gdyby Echo poleciał z Hunterem i Wreckerem spotkać się z Fennec. Albo jego interakcja z Ventress to zmarnowany potencjał po prostu jego postaci. Co prawda ostatnie trzy odcinki no wynagradzają trochę tą sytuację, bo Echo tam faktycznie robi coś ważnego i ma fajny rozwój relacji z Emery Carr, ale serio, dałoby się to po prostu lepiej rozwinąć. No i kolejna wada, mianowicie czemu twórcy nie pokazują reakcji danych postaci na coś ważnego, na przykład reakcja Crosshaira na śmierć Teka. Taka scena śmiało mogłaby być minutową sceną w pierwszym odcinku i byłoby po problemie. Albo na przykład reakcja Huntera, a bardziej jej brak na ponowne porwanie Omegi, w końcu to jego córeczka. No nic, sezon mimo tego, że również ma swoje takie no głupoty i wady, no to jednak oceniam również go bardzo pozytywnie. Okej, omówmy sobie teraz zalety całego serialu. Przede wszystkim twórcy dbają najbardziej o to, że jest to jednak serial o Bad Batch i skupiają się właśnie na postaciach tej drużyny. Moim największym problemem odnośnie trzeciego sezonu Mando, Ahsoki, Kenobiego i The Book of Boba Fett było to, że właśnie główni bohaterowie byli tam nijacy i głównymi bohaterami byli tylko w tytule tak naprawdę. Tutaj bardzo dobrze jest rozwinięty każdy członek oddziału i u każdego rozwijana jest relacja z resztą ekipy. Hunter, będący protagonistą serialu, wybiera życie swojej córki i resztę swoich braci ponad wszystko. Jako lider pragnie przede wszystkim życia z dala od imperialnych potyczek. Crosshair, no tu nie trzeba już chyba nic dodawać. Gość ma najlepszy rozwój postaci i jest najlepszy w tym serialu. Omega jako mała dziewczynka odkrywa galaktykę, zmieniając aspekt życia u każdego ze swoich braci, a z czasem staje się bardziej odpowiedzialna i staje się pełnoprawną wojowniczką. Tech to mózg ekipy, który rozwijał swoje umiejętności i po rozmowie z Omegą bardziej się otworzył, a poświęcając się dla reszty oddziału, no była to bardzo emocjonalna scena. Wrecker, no cóż, on jest takim śmieszkiem i emocjonalnym łącznikiem tej drużyny. On nigdy nie miał jakichś swoich pełnoprawnych decyzji, ani jakiegoś większego rozwoju charakteru, aczkolwiek jego postać zawsze była spoko i no cóż, idealnego nie trzeba zmieniać. No i Echo, mimo olania go w trzecim sezonie, jednak jakiś rozwój postaci miał i całe domino skład byłoby z niego dumne. Każdy z głównych bohaterów ma coś w sobie i można się z nimi utożsamiać. Jeśli chodzi o kolejne plusy, to chyba nie muszę wspominać o muzyce, która idealnie daje klimat tego serialu, oraz o przepięknej animacji. Kolejny plus to, że nie jest to serial, w którym coś się dzieje na bardzo masową skalę. Nie ma tu jakichś wielkich bitew, ratowania świata i tym podobne. Jest po prostu zwykła opowieść o rodzince, która dba o każdego nawzajem. No i chyba nie muszę dodawać, że wątki dezercji klonów i odcinki o Crosshairze to największe zalety tego serialu, co nie? No bo myślałem, że to oczywiste. No dobra, ale oczywiście serial ma także szereg wiele wad, więc sobie podsumujmy tutaj największe problemy tego serialu. Przede wszystkim zmarnowany wątek rebelii klonów. Jakby no, chyba wszyscy mieliśmy wrażenie, że ten serial będzie właśnie do tego prowadzić. Z kolei ten wątek stał się takim pobocznym akcyjniakiem. Wiele wątków nie zostało rozwiązanych, typu co się stało z Kodim, dlaczego Rex ma traumę, jak Wolf zdezerterował z Imperium, co dalej z Delta Squadem, co dalej będzie z tą rebelią,
jak doszło do tego, że Rex, Wolf i Gregor siedzą na jakimś odludziu. Nie musiałoby tu nawet być jakiegoś kolejnego sezonu, a po prostu parę odcinków więcej o klonach. Gdyby w drugim sezonie na przykład dali ten solowy odcinek o Echo, jak dołącza do rebelii klonów, pokazali jak ta cała siatka Rexa działa, i w takim trzecim sezonie wywalić odcinki o Fennec i Ventress i zamiast nich dać odcinki, gdzie Bad Batch razem z Rexem i resztą klonów włamuje się do jakichś placówek, ratuje innych klonów i tak dalej, w tym takiego Cody'ego na przykład. A finał po prostu odrobinę przedłużyć, by dać dodatkowe sceny, jak Rex jednoczy wszystkich i ruszają na szturm Tantis oraz jakąś dezercję Wolfa. To wszystko ładnie i zgrabnie by się skończyło. Teraz mamy poważną lukę między Bad Batch a rebeliantami. Jestem ciekaw, jak oni chcą to w ogóle wyjaśnić. Jestem pewien, że tu musi być jakiś przynajmniej jednosezonowy serial o tych klonach, aby zakończyć te takie najważniejsze wątki. Jeśli jeszcze chodzi o wadę, to słabe potraktowanie postaci Scorcha. Powiem wam, że nigdy nie grałem w Republic Commando i nie znam za bardzo historii Delta Squadu, ale mogę sobie wyobrazić, jak z perspektywy takiego fana, który w to wszystko grał i te postacie były kiedyś jego ulubione, i widząc swoją postać w dzieciństwie w jakimś nowym serialu, która została po prostu słabo potraktowana, spłycona do roli jakiegoś nawigatora. Tam naprawdę mogliby dać nową postać, tak naprawdę. No trochę to smutne. No i mam problem oczywiście do tego, jak bardzo postać Echo została spłycona w trzecim sezonie, gdzie on jako jeden z głównych bohaterów wystąpił na 6 odcinków. Wiele z was pewnie powie jeszcze o tym, o fillerach, które wystąpiły w tym Bad Batch. Aczkolwiek mi one nie przeszkadzały. Czasami wypełniacze moim zdaniem dodają uroku serii, jakby. Nie wiem, po prostu się przyzwyczaiłem do tego, że każdy jakiś serialik musi mieć taki jeden odcinek takiego luzu, gdzie bohaterowie po prostu rozwijają relacje między sobą. Co nie zmienia faktu, że odcinek o siostrach Martes, ten odcinek z pajkami i odcinek z poszukiwaniem skarbu to trzy najgorsze odcinki w tym serialu i z miłą chęcią bym je wywalił. A więc podsumowując, mimo wielu błędów oraz wad popełnianych w tej serii, bardzo lubię ten serial. Zżyłem się potwornie z głównymi bohaterami i ich uwielbiam. Miło było patrzeć na ich rozwój i naprawdę będzie mi brakować tego serialu. Pamiętam, jak dopiero wyszedł pierwszy odcinek i byłem pod ogromnym wrażeniem, jak ta seria się rozwijała na przestrzeni ostatnich 4 lat. Czy niedokończone wątki w Bad Batch zostaną zakończone? No oby, bardzo na to liczę. Serial o Bad Batch jest jednym z moich ulubionych seriali Gwiezdnych Wojen razem z Wojnami Klonów i Rebeliantami. Uważam, że animacje działają dużo lepiej niż live action i ogląda mi się to znacznie lepiej niż takie produkcje aktorskie. Będę tęsknił za naszymi bohaterami, za Hunterem, Crosshairem, Wreckerem, Tekkiem, Echo, Omegą, Azim 3 z Grajką i Gonkim, jak i za wieloma innymi postaciami. To była naprawdę wspaniała przygoda. Chciałbym wam również podziękować za wszystkie spekulacje, jakie na kanale sobie omawialiśmy. Możecie się spodziewać, że teraz sobie omówię analizę życia każdego klona z Clone Force 99. No i cóż. Przypominam wam jeszcze o serwerze na Discord, na który zapraszam. I cóż, udanego 4 maja, Święto Gwiezdnych Wojen, i życzę wam, aby kawaleria była z wami.